Tomasz, witam Państwa, zaczynamy od bajeczki. Dawno, dawno temu był sobie wstyd. A potem... Do władzy dorwało się prawo i sprawiedliwość i zapanował bezwstyd. Nie, 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 nie idealizuje polityki, jaka miała miejsce i w Polsce, i na świecie przed rokiem 2015, wszelako w Polsce i na świecie przed rokiem 2015, w Ameryce przed rokiem 2016, coś takiego jak wstyd istniało. Krótko mówiąc, jeśli ludzie na przykład przepraszam, dłubią w nosie albo na przykład. A może więcej przykładów już nie, to starają się to ukrywać. Nie robić tego ostentacyjnie, robić to tak, żeby inni nie widzieli. Korupcja polityczna miała miejsce od stuleci, od tysiącleci, ale zwykle starano się to ukrywać. Zgodnie z tym y, przysłowiem, powiedzeniem Bismarka, że jest zdecydowanie lepiej, żeby ludzie nie widzieli, jak się robi parówki i jak się robi politykę. A więc korupcja. Nie jest żadną sensacją, ale nigdy korupcji politycznej nie robiono, nie uprawiano w tak absolutnie bezwstydny sposób, jak robi to Prawo i Sprawiedliwość. Osiem dni temu Polacy rozstrzygnęli, że podział mandatów senatorskich jest jaki jest, i w poszczególnych okręgach, i w skali kraju, z którego to podziału wynikało, że opozycja w Senacie ma większość. No ale. Werdykt wyborców, nie przesadzajmy. Prawo i Sprawiedliwość ma stanowiska, ma pieniądze, ma możliwości, ma pana, że można rozdać i po prostu jednego, dwóch, trzech senatorów kupić. Powtarzam, takie rzeczy się dzieją, ale nigdy nie działy się tak otwarcie. Zresztą, dzieją. W Ameryce, sytuacja, gdy jedna albo druga partia też w osobowym senacie ma przewagę jednego czy dwóch głosów, nie jest niczym. Nienormalnym zdarzało się też, że senatorowie zmieniali strony, ale nigdy nie wyglądało to tak, żeby otwarcie kupczyć i żeby otwarcie próbować jednego, dwóch, może troje, trzech senatorów kupić. O tym między innymi piszemy w najnowszym Newsweeku. Zresztą o czym jeszcze piszemy w Newsweeku w dalszej części programu, a już za chwilę o kupowaniu. Senatora z senatorem INSPE Michałem Kamińskim. Zdarzało się w poprzednich kadencjach. W poprzedniej kadencji, że przechodzili do nas senatorowie z platformy obywatelskiej, więc być może teraz chcieli no tak, przejść przed że To jest bardzo zła rzecz w polityce takie próby przyciągania. Jeżeli któryś z senatorów chce poprzeć dobre projekty dla Polski, to my jesteśmy na to zawsze otwarci. No, no, dzisiaj przejście do PIS-u, to tak jak przejście od Jagieły do Krzyżaków.